Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich Państwa, ale szczególnie witam potencjalnych studentów, przyszłych studentów, którzy wybiorą Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jako miejsce swojego przyszłego studiowania. Zapraszam wszystkich Państwa do wysłuchania mojego wykładu pod tytułem Życie osób niesłyszących jako lekka przebieżka czy ultramaraton, taki metaforyczny tytuł, który mam nadzieję w toku mojego wykładu się nieco wyjaśni. Zanim przejdę do istoty, do meritum mojego wykładu, powiem dwa zdania o sobie. Nazywam się Marcin Białas, jestem profesorem, pracuję na Akademii Wychowania Fizycznego, jestem wykładowcą, ale też pełnię funkcję prorektora do spraw rozwoju i współpracy z zagranicą. Gdybyście Państwo zdecydowali się na studiowanie w murach naszej Akademii, to na rozpoczęciu, na inauguracji roku akademickiego przywitam Państwa właśnie w takim stroju oficjalnym. Wchodzę wraz z panem rektorem, pozostałymi prorektorami, panem dziekanem czy prodziekanami, całą społecznością akademicką. Dziś występuję w stroju zwyczajnym, mówię do Państwa z mojego gabinetu. Dwa zdania na temat kształcenia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Szanowni Państwo, na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu można studiować wychowanie fizyczne, można studiować sport, fizjoterapię, terapię zajęciową, kosmetologię, turystykę i hotelarstwo, diagnostykę sportową, a także aktywność fizyczną i socjoterapię. Są to kierunki, które mamy w ofercie, ale też muszę Państwu dodać, że oferta ta z roku na rok się poszerza. Chcemy być uczelnią, która oferuje aktualne kierunki i atrakcyjne. Gdybyście zapytali, jakie przedmioty studiuje się na Akademii Wychowania Fizycznego, to niestety nie stałoby tutaj miejsca na prezentację, ponieważ jest ich całe mnóstwo. Na pierwszy taki rzut wysuwają się te przedmioty stricte sportowe, takie jak na przykład lekkoatletyka, judo, szermierka czy basen. Są to przedmioty, które budują naukę o kulturze fizycznej i studiowanie tych przedmiotów pozwoli Państwu na udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak usprawniać ciało, jak prawidłowo wykonywać dane ćwiczenia. Tutaj całe spektrum metodyki wykonywania tychże ćwiczeń. Ale też na Akademii Wychowania Fizycznego spotkacie się Państwo z przedmiotami humanistycznymi i społecznymi. Do nich należy pedagogika, którą między innymi prowadzę ja, a także pedagogika specjalna. Obie te dyscypliny naukowe wyjaśniają nam, kim jest człowiek, dokąd człowiek zmierza, jakie napotyka trudności na swojej drodze. Tutaj zwłaszcza mówię o pedagogice specjalnej. Mój wykład właśnie koncentruje się na tym aspekcie pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością. Niepełnosprawnością słuchową, o niej za chwilkę, ale także niepełnosprawnością wzrokową, intelektualną czy niedostosowaniem społecznym. Studiowanie tego przedmiotu, studiowanie pedagogiki specjalnej czy surdopedagogiki stricte zajmującej się osobami niesłyszącymi pozwala odpowiedzieć nam na pytanie, które zawiera się w istocie tego dzisiejszego wykładu. Co zrobić, żeby życie osób z wadą słuchu było lekką przebieżką, żeby im było łatwiej w życiu? Co zrobić, aby osoby z wadą słuchu odniosły sukces, szeroko rozumiany sukces edukacyjny, sukces rehabilitacyjny czy sukces sportowy? Na pewno taki sukces będzie gwarantowało poznanie zawodnika. Wszyscy zawodnicy muszą być rozpoznani. Sztab specjalistów bada ich wytrzymałość, bada ich osiągnięcia, ustala mocne i słabe strony. Podobnie dokonuje się tego z osobami, które mają jakąś wadę. W tym przypadku jest to wada słuchu. A więc rozpoznajmy tę wadę, dowiedzmy się o osobach niesłyszących czegoś więcej.
Terminem głusi albo współcześnie niesłyszący, albo jeszcze lepiej osoby z uszkodzonym narządem słuchu określa się takie osoby, które urodziły się niesłyszące, albo też takie, które utraciły słuch w trakcie życia osobniczego. Mamy tutaj do czynienia z dwoma kategoriami osób niesłyszących. Te, które utraciły słuch w trakcie życia osobniczego i te, które urodziły się głuche. Gdybyśmy chcieli określić, czy osób niesłyszących w Polsce, na świecie, ta statystyka przekłada się także na dane statystyczne zebrane ze świata, czy osób niesłyszących jest dużo, to statystyka nam wskazuje, że około 1/2 dzieci w Polsce, też na świecie, na 1000 urodzonych rodzi się z głębokim uszkodzeniem słuchu i kolejne 1 albo 2 dzieci na 1000 urodzonych rodzi się z niedosłuchem mniejszego stopnia. Czyli tak suma summarum można by powiedzieć, że około 3, a nawet 4 dzieci na 1000 urodzonych w Polsce, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to są te osoby, które mają wadę słuchu. Gdybyśmy spojrzeli na te dane statystyczne tak na sucho, moglibyśmy dojść do mylnego przekonania, że osób niesłyszących jest mało. No cóż to jest 3-4 osoby na 1000 urodzonych w skali całej populacji. Jednak należałoby właśnie powrócić do slajdu poprzedniego, ponieważ ta trójka i czwórka osób to są te osoby, które urodziły się niesłyszące, ale do tej trójki i czwórki dochodzą kolejne, te, które utraciły słuch w trakcie życia osobniczego. Osób niesłyszących jest bardzo dużo, z roku na rok coraz więcej, żyjemy w coraz bardziej szkodliwych, toksycznych warunkach, stąd też osób niepełnosprawnych, między innymi też osób niesłyszących rodzi się coraz więcej. Tutaj pewna ciekawostka, o której być może Państwo nie wiecie. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, nie w Europie, ale na świecie, w którym wykonuje się przesiewowe badania pod kątem wady słuchu u wszystkich noworodków. W niektórych państwach dokonuje się tylko te badania w niektórych szpitalach, takich szpitalach dla osób bardziej zamożnych. W Stanach Zjednoczonych tylko w niektórych stanach i też w takich szpitalach dla VIP można by je określić. W Polsce w każdej izbie porodowej, w każdym szpitalu wykonuje się tego rodzaju badania. W drugiej dobie po urodzeniu dziecka pielęgniarka wkłada do ucha dziecka taką sondę, która mierzy, czy sprawdza, czy ucho dziecka funkcjonuje prawidłowo, czy to dziecko słyszy. Dokonuje się takiej rejestracji otoemisji akustycznych. I na tej podstawie, w sposób taki właśnie przesiewowy, wychwytuje się dzieci, które urodziły się niesłyszące. Ale przypominam, że jest to tylko wciąż ta pierwsza kategoria osób. Badania przesiewowe wychwytują te osoby, które urodziły się niesłyszące, ale przecież słuch można stracić w dalszych latach swojego życia, mając rok, 10 lat, 15, 20 czy też dalej. Żeby odnieść sukces w pracy jakiejkolwiek dydaktycznej, terapeutycznej, sportowej, właśnie która będzie dedykowana osobom, w tym przypadku niesłyszącym, no należy dokonać sobie takiego powtórzenia, między innymi przydałaby się powtórka z budowy ucha. Państwo tą budowę ucha doskonale znają, ja nie będę jej dokładnie omawiał, ja tylko wskażę, że ucho ludzkie składa się z trzech części, zewnętrznej, wewnętrznej i środkowej, małżowina uszna, przewód słuchowy, kosteczki słuchowe i dalej ślimak i nerw słuchowy, który odprowadza impulsy nerwowe dalej szlakiem na mózgu, gdzie interpretowane są jako wrażenia słuchowe. To taka podstawa. Trzeba znać budowę ucha, żeby mieć wiedzę o osobach niesłyszących. Dalej, ważnym elementem jest poznanie procesu słyszenia. To, co widzicie Państwo na tejże prezentacji, to jest tylko pigułka z tego procesu. Generalnie ten proces jest bardzo skomplikowany i mogę tutaj dodać, że nie do końca jeszcze poznany. Ale to, co potrzebujemy, to tylko wyobrażenie, przybliżenie tego procesu.
fale dźwiękowe, które docierają do obwody bębenkowej przez przewód słuchowy, wprowadzają ją w drgania. Błona bębenkowa drga i dalej wprowadza w drgania kosteczki słuchowe, moteczek, strzemiączko, kowadełko. Dalej te drgania przechodzą do ślimaka, w którym znajdują się rzęski, zanurzone w płynie, który nazywa się endolimfa. I tam w tym ślimaku następuje zamiana energii mechanicznej na impuls nerwowy, który dalej szlakiem słuchowym dociera do mózgu, do odpowiedniego płatu, w którym te wrażenia interpretowane są jako wrażenia słuchowe. To w bardzo dużym, wręcz telegraficznym skrócie przybliżony jedynie taki zarys procesu słyszenia. Mając w głowie powtórkę z budowy ucha, mając uświadomiony proces słyszenia, powinniśmy sobie zdefiniować osoby, zdefiniować tę populację, o której mówimy. Ja przygotowałem dla Państwa 5 definicji, które chciałbym omówić. Pierwsze dwie akcentują problemy osób niesłyszących w środowisku. Można by powiedzieć, że są to takie definicje społeczne. Głuchym nazywamy człowieka, który pozbawiony jest słuchu, a więc treści dźwiękowych płynących ze świata i który wskutek tego znajduje się w gorszych warunkach niż słyszący, jeśli chodzi o poznanie zewnętrznego świata i przygotowanie do życia społecznego. To definicja Marii Grzegorzewskiej, pionierki szkolnictwa specjalnego, Polki, polska naukowiec. Druga definicja. Głuchy to człowiek, u którego zmysł słuchu jest niewystarczająco funkcjonalny dla zwykłych potrzeb życia. Te dwie definicje wskazują nam na to, że osoby niesłyszące z racji tego, że nie słyszą, znajdują się w gorszych warunkach niż osoby słyszące. Gorzej im jest przystosować się do życia społecznego. Gorzej im jest, ten brak słuchu jest niewystarczający do tego, żeby wykonywać zwykłe potrzeby życia. Kolejne definicje wskazują na coś innego. Głuchy to osoba, która wskutek głuchoty nie opanowała mowy, nie posługuje się nią, nie rozumie jej. Kolejna definicja. Głuchym nazywamy człowieka, któremu utrata bądź znaczne upośledzenie słuchu uniemożliwia odbiór i rozumienie mowy ludzkiej przez słuch. Trzecia definicja jest moja. Głuchym nazywamy człowieka, który nie słyszy, a posiadane resztki słuchowe nie są wystarczające do opanowania mowy dźwiękowej. Gdybyśmy połączyli te trzy definicje w jedną całość, to dowiemy się, że one akcentują brak mowy, brak dostępu do języka narodowego jako główny problem osób niesłyszących. Dlaczego pokazuję tak różne definicje? Po to właśnie, żeby wskazać, że jedne z nich będą akcentowały problemy społeczne, a drugie będą wskazywały na główny problem osób niesłyszących, jakim jest właśnie brak dostępu do języka narodowego. Gdybyśmy dalej chcieli poznać, zrozumieć, na czym polega istota wady słuchu, to musielibyśmy popatrzeć na czynniki, które wpływają na uszkodzenie słuchu. Rozpatrując poszczególnie te 4 czynniki, o osobie niesłyszącej czy o osobach niesłyszących można by dowiedzieć się znacznie więcej. Jest to przyczyna uszkodzenia słuchu, którą zaraz omówię, rodzaj uszkodzenia słuchu, czas uszkodzenia słuchu, a także stopień uszkodzenia słuchu. 4 czynniki, które warunkują uszkodzenie słuchu. I pierwsza, przyczyna uszkodzenia słuchu. Tutaj musielibyśmy powiedzieć o wadach dziedziczonych, które stanowią zaledwie 10% wszystkich przyczyn uszkodzenia słuchu, ale te wady dziedziczone można jeszcze podzielić ze względu na rodzaj genu. Głuchota recesywna i głuchota dominująca. Tej głuchoty dominującej, którą powoduje gen dominujący, przekazywany z ojca i matki, albo tylko ojca, tylko matki swoim dzieciom, występuje najrzadziej, zaledwie u 4% całej populacji. Głuchota recesywna to stanowią tą głuchotę zaledwie 6%. W takim przypadku mamy do czynienia z dzieckiem, które urodziło się niesłyszące, ale dzieckiem, które ma słyszących rodziców, tylko w którymś tam dalszym pokoleniu, jakaś prababcia, pradziadek,
mieli wadę słuchu i w sposób recesywny został przekazany ten właśnie gen, który wywołał tę wadę. To przyczyny uszkodzenia słuchu dziedziczone. Kolejne to głuchota wrodzona i nabyta. Zdecydowana większość, aż 90%. Gdybyśmy chcieli skoncentrować się na tej głuchocie wrodzonej, to moglibyśmy wskazać na takie obrazki, które wywołują, takie przyczyny, które wywołują tą głuchotę. Na przykład będą to choroby matki w czasie ciąży. Jakie? Generalnie wszystkie wirusowe. Ale także czynniki toksyczne, które działają na matkę w czasie ciąży. Czynniki toksyczne wynikające z patologicznego trybu życia, ale także czynniki wynikające z miejsca pracy, ze środowiska, w jakim przebywa matka. Ale też tą głuchotę wrodzoną mogą powodować zaburzenia hormonalne. Tutaj tarczyca szczególnie jest niebezpieczna. Kobiety, które mają problemy z tarczycą, w bardzo wysokim stopniu są narażone na to, że mogą urodzić dziecko niesłyszące. Ale też o głuchocie, definiując przyczyny uszkodzenia słuchu, można mówić w tym aspekcie głuchoty nabytej. I tutaj jest ona związana zarówno z okresem okołoporodowym i okresem pourodzeniowym. Okres okołoporodowy to taki okres, to są takie czynniki, które działają w izbie porodowej, na porodówce. To może być zbyt szybki poród, ale też zbyt poród powolny, bo występuje niedotlenienie. Poród metodą kleszczową, błędy lekarskie mogą spowodować ten rodzaj uszkodzenia słuchu. Ale także tą głuchotę nabytą mogą wywoływać czynniki, które występują już po urodzeniu dziecka. Dziecko urodziło się słyszące, ale jakiś czynnik zadziałał na niego w taki sposób, że straciło słuch. Co to może być? To mogą być wszystkie choroby, również wirusowe, ale też leki, które dziecko przyjmuje, pozbywając się tychże chorób, mogą właśnie wywołać wadę słuchu. To mogą być zapalenia uszu, to mogą być nowotwory mózgu, nowotwory ucha, ale także urazy mechaniczne, na które narażone jest dziecko. Pierwszy czynnik, przyczyna uszkodzenia słuchu, ta genetyczna, wrodzona i nabyta, mamy omówione. Przejdźmy dalej. Drugim czynnikiem, który generalnie rzutuje na uszkodzenie słuchu, jest rodzaj uszkodzenia słuchu. I tutaj mamy dwie podgrupy. Głuchota typu przewodzeniowego, która występuje wskutek uszkodzenia narządów odpowiadających za przewodzenie dźwięków, i głuchota typu odbiorczego, która występuje w wyniku uszkodzenia narządów uchu wewnętrznym oraz ośrodka słuchu w mózgu. Łatwo zapamiętać i zrozumieć istotę tego rodzaju uszkodzenia. Istota zawarta jest w samych nazwach. Głuchota typu przewodzeniowego występuje w tym miejscu, gdzie ten słuch się przewodzi. Warto sięgnąć do budowy ucha, żeby się dowiedzieć, jakie to są części tego ucha. Może nie ma małżowiny, może małżowina uszna jest uszkodzona, zdeformowana, może przewód słuchowy zapchany, zniekształcony, może zrogowa ciała, błona bębenkowa, może kosteczki słuchowe, które działają nieprawidłowo. A głuchota typu odbiorczego generalnie dotyka nerwu słuchowego i odpowiedniego pola w mózgu. To jest rodzaj uszkodzenia słuchu. Kolejnym czynnikiem jest czas uszkodzenia słuchu. I tutaj mamy trzy takie okresy. Okres prelingwalny, interlingwalny i postlingwalny. Ja zawsze staram się tak prowadzić swoje wykłady, aby studenci nie musieli się uczyć tychże definicji na pamięć, tylko żeby w trakcie wykładu zrozumieli, o co tutaj chodzi. Wystarczy rozszyfrować nazwy. Lingwa to jest język. Prelingwalny to jest okres przedjęzykowy. Warto się też zastanowić, jaki to jest okres przedjęzykowy, patrząc na dziecko. Tutaj dla ułatwienia Państwu powiem, że jest to od chwili urodzenia do drugiego roku życia tego dzieciaka. Okres interlingwalny to jest okres w trakcie opanowania mowy.
To będzie od 2 do 4, bliżej 3. Trzylatki już doskonale mówią. Okres postlingwalny, po całkowitym opanowaniu mowy, po całkowitym opanowaniu systemu językowego, to jest okres, który przypada na 6 rok życia dziecka. 6-latki idą do szkoły. 6-latek nie jest jeszcze genialnym lingwistą, ale rozumie język, umie się nim posługiwać w mowie i piśmie. To czas uszkodzenia słuchu. Okres prelingwalny, interlingwalny i postlingwalny. I ostatni czynnik, który rzutuje na wadę słuchu, to stopień uszkodzenia słuchu. Ten stopień określa się w decybelach. Mała literka D, duża B. Od 0 do 20 decybeli, tutaj mamy taki podział, to jest norma słuchowa. To jest to, w jaki sposób Państwo słyszycie mnie teraz. Jeżeli mamy do czynienia z uszkodzeniem słuchu mieszczącym się w granicach 20-40 decybeli, to mamy do czynienia z lekkim ubytkiem słuchu, przy którym niektóre elementy mowy potocznej nie są prawidłowo identyfikowane. Dla lepszego wyobrażenia sobie akurat tego stopnia, tego ubytku słuchu, mogę tutaj dodać, że taki lekki ubytek słuchu dotyczy każdego z nas, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy tak porządnie przeziębieni. Mamy, boli nas głowa, mamy katar i kaszel, leżymy w łóżku, no to często też ten słuch nam się pogarsza chwilowo, czasowo, na czas choroby, no i słyszymy właśnie w takich, mamy tutaj takie lekkie uszkodzenie słuchu. 40-70 decybeli, średni ubytek słuchu. Tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie duża część dźwięków mowy potocznej nie jest słyszalna. 70-90, znaczny ubytek słuchu. Słyszalne są tylko dźwięki o dużym natężeniu, na przykład same samogłoski. Wystarczy sobie wyobrazić, jak to jest łatwo, dokładam podwójny cudzysłów, skonstruować sobie szyk zdania, kiedy się słyszy tylko same samogłoski. Powyżej 90 decybeli mamy do czynienia z głębokim ubytkiem słuchu i w takim przypadku mowa nie jest słyszalna. Tutaj bez jakiejś ingerencji w postaci aparatów słuchowych, o których za chwilę, implantów ślimakowych, ale także metod wspomagających rehabilitację językową, nie możemy właściwie mówić o jakimkolwiek wsparciu czy pomocy tej grupy osób, które cechuje właśnie ubytek słuchu powyżej 90 decybeli. To jeszcze się nie kończy. Ten stopień uszkodzenia słuchu dotyczy takich wartości jak 100, 110, 120, 130, aż do 140 decybeli. Ale nie warto o tym wspominać na, że tak krótkim wykładzie, ponieważ warto tylko zapamiętać, że od 90 decybeli w górę ten ubytek słuchu jest głęboki, a wtedy nasza mowa w kontakcie z osobą niesłyszącą jest niesłyszalna. Mając wiedzę, mając pigułkę wiedzę o osobach niesłyszących, musimy zorganizować dla tych osób wsparcie. Tak samo jak wsparcie organizuje się dla sportowców. Nad sukcesem Roberta Lewandowskiego czuwa cały sztab specjalistów, którzy szykują mu odpowiednie wsparcie, tak żeby ten zawodnik albo jakikolwiek inny odniósł sukces. Tak samo takiego wsparcia, chociaż innego rodzaju, wymagają osoby, które mają wadę słuchu. Na czym polega to wsparcie? Albo od czego to wsparcie powinno być rozpoczęte? To wsparcie powinno być rozpoczęte od szczegółowych badań audiometrycznych po to, żeby przekonać się, czy u danej osoby, u danego dziecka taka wada występuje, czy mamy do czynienia z osobą słabosłyszącą, czy osobą niesłyszącą, jak głęboka jest ta wada, na czym ona polega. I na to pytanie odpowiedzą nam szczegółowe badania audiometryczne. Wykonuje się je w specjalistycznych placówkach, a wyniki tychże badań
przekazywane są w postaci audiogramów, w postaci takich krzywych i na podstawie obliczeń ustala się, z jaką wadą my mamy do czynienia, z jak głęboką, z jakim rodzajem wady mamy do czynienia. Ale to nie koniec. Jeżeli chcielibyśmy zorganizować skuteczne wsparcie dla osób niesłyszących, no to nie tylko wystarczy nam wiedza o głębokości i rodzaju wady, ale musimy dać jakiś środek, który umożliwi im poprawę jakości słyszenia. Gdybyśmy żyli 200 lat temu, to mielibyśmy do zaoferowania taki aparat słuchowy. Tutaj prezentacja wyciągnięta ze starych albumów, ale to jest też przykład, że problemy osób niesłyszących to nie są problemy nowe, one dotyczyły też ludzi z zamierzchłych czasów, ale też jest to przykład, że ludzie żyjący kilka stuleci przed nami stawiali sobie takie zadanie właśnie, aby poprawić jakość życia osób niesłyszących, żeby ich wesprzeć, żeby to życie w przypadku osób niesłyszących, nawiążę do metaforycznego znaczenia mojego wykładu, było lekkim maratonem, a nie lekką przebieżką, a nie takim ciężkim ultramaratonem. Gdybyśmy żyli około 80 lat wcześniej, no to mielibyśmy do zaoferowania taką pomoc w postaci aparatów pudełkowych. To, co Państwo widzicie teraz na prezentacji, to jest tylko część takiego aparatu. Ten aparat pudełkowy przypominał kształtem paczkę papierosów, ale oczami wyobraźni należałoby jeszcze sobie tutaj dodać kable, ale także taką wkładkę, którą osoba niesłysząca umieszczała w ruchu. Ale to historia. Dzisiaj mamy do czynienia z aparatami współczesnymi. To, co Państwo widzicie, to właśnie przykład współczesnego aparatu, właściwie części aparatu. Ja przesunę na sekundę slajd następny. W całości ten aparat wygląda w ten sposób, ponieważ musi on być połączony, żeby był skuteczny, z wkładką, którą odlewa się osobno do każdego ucha. Jak widzicie, Szanowni Państwo, budowa tego aparatu jest dość skomplikowana. Ja nie będę się silił tutaj na wyjaśnienie, powiem tylko, że aparat słuchowy działa na zasadzie mikrofonu i kolumny, tylko oczywiście w mikro. Musi być połączony z wkładką, którą odlewa się z miękkiego silikonu osobno do każdego ucha. Nie można sobie tych aparatów pożyczać, ponieważ ta wkładka nie będzie pasowała do ucha kolegi czy koleżanki. Jest to taka spersonalizowana rzecz. No i taki aparat osoby niesłyszące noszą za uchem, stąd taka potoczna nazwa tychże aparatów, aparaty zauszne, działające właśnie na zasadzie mikrofonu i kolumny. Ten aparat, który Państwo widzicie teraz, to jest aparat zminiaturyzowany. On działa na tych samych zasadach, co tamten, tylko jest mniejszy, wkłada się go do przewodu słuchowego, dlatego też jest określany takim mianem aparatu wewnątrzkanałowego. Nie nadaje się dla dzieci, dlatego że ucho ludzkie wraz z rozwojem też rośnie. Dzisiaj ten aparat byłby dobry, a już za tydzień czy za dwa byłby za mały. Łatwo byłoby go zgubić. Stąd ten rodzaj aparatów raczej dedykowany jest osobom dorosłym. Ten aparat, tak samo jak poprzedni, działa na tej zasadzie mikrofonu i kolumny. I tak samo jak poprzedni, nie przywraca słuchu. To bardzo ważna informacja, którą Państwu teraz przekazuję, ale jedynie poprawia jakość słyszenia. Aparaty słuchowe nie działają na zasadzie różdżki czarodziejskiej, tylko na reklamach można osiągnąć takie mylne złudzenie, że mamy do czynienia z osobą niesłyszącą, która po zakupieniu i założeniu cudownego aparatu nagle odzyskuje słuch. To tak nie działa. Poprawia się jakość słyszenia, ale nie wraca słuch.
To, co teraz Państwo widzicie na prezentacji, jest to implant ślimakowy. Urządzenie, które również poprawia jakość słyszenia, działające na nieco innych zasadach niż aparat słuchowy. Ono się składa jakby z czterech części. Pozwólcie, Szanowni Państwo, że je pokrótce omówię. Ta część, która wygląda jak aparat słuchowy, ten zauszny, tak na dole, w prawym dolnym rogu, to jest mikrofon, który wychwytuje dźwięki płynące z otoczenia. Dalej te dźwięki przekazywane są do tego pudełeczka, w którym następuje digitalizacja tego dźwięku, czyli zapisywanie go w postaci cyfrowej. I dalej tymi kabelkami, przewodami wraca ten zapisany w postaci cyfrowej dźwięk do tego urządzenia, które tutaj jest nad tym aparatem umieszczone na tej prezentacji. To jest takie kółeczko z tymi trzema kreseczkami. Ta część tego implantu umieszczana jest na zewnątrz. Nosi się ją na zewnątrz. Natomiast ten właściwy implant to jest to urządzenie z takim drucikiem. Stąd na przykład określa się jako ten implant ślimakowy jako drucik Skarżyńskiego. Bardzo często można się spotkać z taką nazwą. Jest to nazwa bardzo często dominująca w Polsce, dlatego że profesor Skarżyński, który prowadzi swoją klinikę, ośrodek słuchu w Kajetanach pod Warszawą, był pierwszą osobą, która dokonała wszczepu takiego implantu ślimakowego. Ten implant właściwy to jest właśnie ta część z tym drucikiem w środku. Umieszcza się ją w końcówce nerwu słuchowego, otwierając czaszkę. Osoby, które widząc tę prezentację zamknęły oczy, to już mają dowód, że być może nie warto studiować medycyny, skoro boimy się krwi, a może warto studiować jakiś kierunek na Akademii Wychowania Fizycznego. Te części umieszcza się wewnątrz, czaszka się zarasta, te części pozostałe umieszczane są na zewnątrz głowy. Taki implant, podobnie jak aparat słuchowy, nie wraca słuchu, poprawia tylko jakość słyszenia. Ale to nie wszystko. Nie wystarczy tylko dobrze zdiagnozować, na czym polega problem, ustalić, z jaką wadą mamy do czynienia, na czym polega ta wada. Nie wystarczy dostosować odpowiedni środek wspomagający w postaci aparatu takiego, czy implantu ślimakowego. Musielibyśmy ustalić także, co jest głównym problemem osób niesłyszących. Właściwie na to pytanie już odpowiedziałem wcześniej. Głównym problemem osób niesłyszących jest brak dostępu do języka narodowego. Tak naprawdę nie jest nią wada słuchu, tylko właśnie brak dostępu do języka narodowego. W związku z tym trzeba narodowego, w naszym przypadku języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, w przypadku osób niesłyszących, które są Anglikami czy Francuzami. Dlatego musimy im ten język dać. Kazimiera Krakowiak, pani profesor, która zajmuje się osobami niesłyszącymi, użyła takiego określenia, że w przypadku osób niesłyszących należy zanurzyć te osoby w kąpieli językowej. Ale żeby to zrobić, powinniśmy zbudować sobie wiedzę językową i określić, chociażby na potrzeby wykładu, czym ten język jest. Nie chodzi nam oczywiście o ten mięsień w buzi, tylko o ten byt psychiczny, który znajduje się w naszym umyśle. Najprostsza definicja języka to właśnie taka, że jest to system znaków, którymi dysponuje człowiek, które służą do przenoszenia informacji. Język służy do komunikowania się, do nadawania komunikatów werbalnych, ale też do odbierania komunikatów werbalnych. Ta umiejętność nabywana jest w procesie nabywania języka. Ale w przypadku osób niesłyszących ten proces z racji uszkodzenia słuchu jest utrudniony albo czasami zupełnie niemożliwy. W związku z tym należy stosować wsparcie.
wsparcie w postaci metod, różnych metod, które ten język dadzą, pozwolą nabyć osobom niesłyszącym. W Polsce, jeśli mówimy o metodach ułatwiających nabywanie języka u osób niesłyszących, powinniśmy wymienić cztery. Jedną z nich jest to metoda ustno-słuchowa. Jest to metoda nastawiona na nauczanie mowy z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Definicja jest bardziej skomplikowana niż rzeczywistość. Ta metoda opiera się na usprawnianiu uszkodzonego narządu słuchu przy użyciu protez, aparatów słuchowych, implantów, a także na kompensacji niedoborów percepcji słuchowej przez czytanie z ust oraz posługiwanie się naturalnymi gestami czy mimiką. Być może ta definicja wydaje się Państwu skomplikowana, a generalnie metoda ustno-słuchowa to nic innego jak mówienie. To, co ja teraz robię, to właśnie stosuję metodę ustno-słuchową. Państwo, którzy uważnie mnie słuchają, od razu powinni zadać sobie takie pytanie, ale przecież mamy do czynienia z osobami niesłyszącymi. Czy ta metoda jest wystarczająca do tego, żeby im dać język? Nie wszystkim. Jeżeli mamy do czynienia z osobą słabo słyszącą, która jeszcze dodatkowo odnosi zyski z noszenia aparatów, implantów ślimakowych, to ta metoda jest metodą idealną. W innym przypadku musimy zastosować inną metodę. Najbardziej znaną metodą jest system językowo-migowy. Tutaj znowu definicja może być bardziej skomplikowana niż rzeczywistość. System językowo-migowy określany jest jako pewnego rodzaju filozofia pedagogiczna, oparta na założeniu, że człowiek niesłyszący powinien komunikować się przy użyciu dwóch języków, migowego i narodowego, który obowiązuje w danym kraju. Już wyjaśniam, przybliżam, rozbrajam tę definicję. System językowo-migowy to jest to, co najczęściej widzicie Państwo na ulicy albo to, co widzicie w telewizji. Te mordki migające migają właśnie w systemie językowo-migowym. Jest to system, który wykorzystuje gramatykę języka narodowego, w naszym przypadku będzie to gramatyka języka polskiego, i znaki. Osoby, które używają system językowo-migowy, mówią i jednocześnie dokładają jakiś określony znak. Czy można się nauczyć systemu językowo-migowego? Można, a nawet trzeba, jeśli chce się pracować z osobami niesłyszącymi. Można to zrobić na kursach pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego stopnia. Ten czwarty stopień jest stopniem tłumacza. Żeby opanować system językowo-migowy, potrzeba tyle czasu, tyle samo czasu, co na opanowanie języka innego, obcego, niemieckiego, angielskiego. Ale warto. Ten system jest bardzo znany, jest dominujący, generalnie preferowany przez osoby niesłyszące, które w swojej rodzinie mają również dzieci i inne osoby niesłyszące. Kolejną metodą, która ułatwia proces nabywania języka osobom niesłyszącym, to jest totalna komunikacja. Totalna komunikacja jest to metoda oparta na założeniu, że w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi należy stosować wszelkie dostępne środki i sposoby. Co zatem się stosuje? Stosuje się język narodowy w postaci mówionej, pisanej, gesty, mimikę, mowę ciała, alfabet palcowy, pomoce wizualne, środki techniczne, naturalny język migowy, system językowo-migowy. Generalnie, żeby zapamiętać, znowu istota definicji ukryta jest w nazwie, totalna komunikacja preferuje stosowanie totalnie wszystkiego. Stosuj totalnie wszystko po to tylko, żeby skomunikować się z osobą niesłyszącą. Na pozór wydawałoby się, że jest to metoda doskonała. Potrafimy mówić, potrafimy pisać, mamy tablice, mamy kartki, mamy ciało, możemy coś pokazać mową ciała,
i być może to wystarczy do tego, żeby osobom niesłyszącym dać język. Wystarczy, ale pewnej określonej grupie osób niesłyszących. Jaka to będzie grupa? To będzie taka grupa osób niesłyszących, która dodatkowo obarczona jest niepełnosprawnością intelektualną. W przypadku tej grupy osób, niemałej, stosuje się totalnie wszystko po to, żeby dać im język, po to, żeby nawiązać komunikację. Więc nie ma lepszej ani gorszej metody, tylko każdą metodę trzeba dostosować do konkretnej grupy odbiorców. I jeszcze jedna metoda. Metoda fonogestów. Są to dyskretne ruchy dłoni, rozjaśniające mówienie. Metoda ta opiera się na zasadzie to, czego nie widać na ustach, trzeba uzupełnić ruchem ręki. Jak wygląda ta metoda? Na twarzy umieszczone są samogłoski, a w dłoniach spółgłoski. Dokładając samogłoski do spółgłosek, zanurzamy osoby niesłyszące w języku. Gdybyście Państwo zdecydowali się na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i spotkalibyśmy się na przedmiocie pod tytułem Pedagogika Specjalna, to macie dużą szansę na to, że będziecie uczyć się tej metody, dlatego że jest to metoda bardzo łatwa. Wystarczy 10 godzin 45-minutowych, więc wyrobimy się w czasie, żeby tę metodę opanować, a tym samym posiąść umiejętność komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Powiedzieliśmy sobie o kilku aspektach. Aspekt diagnozy, który jest niezbędny do tego, żeby prawidłowo rozpocząć wsparcie, które będzie dedykowane określonej osobie czy określonej grupie osób, w tym przypadku niesłyszących. Wsparcie, które w przypadku osób niesłyszących polega na doborze odpowiedniego środka technicznego, patrz, aparat słuchowy, implant, ale także na doborze odpowiedniej metody, która umożliwi nabycie języka przez osoby niesłyszące. Właśnie to odpowiednie wsparcie, spersonalizowane, dedykowane konkretnej osobie, zagwarantuje sukces. Osoby niesłyszące, które otrzymały wczesną diagnozę, otrzymały odpowiednie wsparcie techniczne, są rehabilitowane przy użyciu danej konkretnej, najlepszej dla nich metody, odnoszą sukcesy wszelakie, sukcesy edukacyjne, terapeutyczne, ale także sukcesy sportowe. Tutaj przykład polskich sportowców niesłyszących, którzy osiągnęli sukcesy w 1924 roku na Igrzyskach w Paryżu. Dalej w 1927 w Holandii. To najświeższe zdjęcie z 2017 roku, gdzie na Igrzyskach niesłyszących w Turcji wzięło udział aż 98 sportowców z Polski, zrzeszonych w Związku Osób Niesłyszących, którzy osiągnęli niebywałe sukcesy. Ogółem 11 medali, 1 złoty, 3 srebrne, 7 brązowe. Czekamy teraz na sukcesy, których spodziewamy się na igrzyskach w Brazylii. Te igrzyska miały się odbyć w 2021 roku, ale z racji COVID-u, pandemii zostały przeniesione na ten rok. Być może w tym roku się odbędą. Jeśli nie, to przewidywane są również odłożone w czasie na rok następny. Ale kiedyś się odbędą. I wtedy myślę, że właśnie osoby niesłyszące, które otrzymały wsparcie nie tylko sportowe, ale także takie wsparcie humanistyczno-społeczne, terapeutyczne, edukacyjne, będą miały pole do popisu i osiągną sukcesy. Szanowni Państwo, jeśli chcielibyście zgłębić taką właśnie tematykę, poznać osoby niepełnosprawne,
niesłyszące, niewidome, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chcielibyście z nimi pracować, widzicie ich jako osoby, którym moglibyście się zajmować jako terapeuci, fizjoterapeuci, czy dla nich właśnie zaplanować, dedykować karierę sportową, zapraszamy do studiowania w Akademii Wychowania Fizycznego. Na pewno znajdziecie tutaj swoje miejsce i myślę, że na pewno dowiecie się dużo więcej i jeszcze innych ciekawych rzeczy. Sportowych, ale i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam do naszej Akademii. Dziękuję.